Ciąg dalszy targów ISE 2025 Barcelona. Obecnie jesteśmy na stoisku MiPro. Ze mną jest Romek Gąsierowski. Romek, przybliż proszę gamę produktów MiPro. Bardzo chętnie przybliżę gamę produktów MiPro. Marka MiPro jak zawsze przywiozła na targi pełne portfolio swoich produktów plus kilka nowości, o których za chwilę. Zaczniemy może od systemów bezprzewodowych, które są oczywiście znane ze swojej stabilnej pracy i ze świetnego stosunku jakości do ceny. Mamy tu więc serię ACT 300, więc podstawowa seria pracująca w paśmie UHF. Odbiorniki 1, 2 i 4 kanałowe oraz nadajniki do tego systemu. Dalej mamy serię ACT 500, również pasmo UHF, system również analogowy, również w odbiornikach dwa pojedynczy jednokanałowych, dwukanałowych i czterokanałowych. Jest to system True Diversity, dedykowany również do instalacji z możliwością sterowania i kontroli z dedykowanego oprogramowania. Przejdziemy teraz do bardzo popularnej u nas na rynku serii ACT 5800, a więc systemu cyfrowego pracującego w paśmie ISM 5,8 GHz. Może pokażę. Tutaj również dostępne mamy odbiorniki jedno- i dwukanałowe oraz dwukanałowy i czterokanałowy odbiornik rakowy z odłączanymi antenami. Pakiet dedykowanych nadajników z nadajnikiem typu plug-on. Bardzo ciekawa funkcja, która świetnie się sprawdza do systemów pomiarowych. Do tego nowość, a więc nadajnik body pack, uwaga, z funkcją nagrywania. Mamy tutaj możliwość rejestracji na kartę SD, więc bardzo, bardzo fajna jakby funkcja dodatkowa. Oraz systemy z nadajnikami, czyli instrumentalnymi do gitar wszelkiego typu. Oraz nowy nadajnik dedykowany do zastosowań typowo sportowych, albowiem jest wodoodporny, posiada IP67, więc do wszystkich zastosowań fitnessowych, czy gdzieś tutaj wodnych, basenowych, systemów bezprzewodowych polecamy tą serię. Dalej seria analogowa, szerokopasmowa ACT 700 w wersji tutaj czterokanałowej, dostępna w tym przypadku ze splitterem antenowym AD708, systemy przewodnickie TourGuide z nadajnikami oraz przejdziemy tutaj do frontu. System dobrze znany polskim użytkownikom i klientom, system bezprzewodowy typu IM, a więc MI58, system monitoringu personalnego. Uwaga, tutaj mamy nowość. MiPro zaprezentowało bardzo ciekawe akcesorium w postaci kombajneru antenowego do tego pasma ISM58. System może już pracować stabilnie wielokanałowo, co najmniej w czterech kanałach możemy się, że tak powiem, wyposażyć, jeśli chcemy jakby mieć taki rozbudowany system. I na finał flagowa seria ACT 800, to jest seria cyfrowa, szerokopasmowa, z nowym odbiornikiem czterokanałowym, który dostępny będzie już w nowej generacji, z nowym wyświetlaczem, ze złączem Ethernet do kontroli i do sterowania bezpośredniego z aplikacji, którą może za chwilę też pokażę, czyli MiPro Wireless Console. Dostępną mamy nową wersję oprogramowania MiPro Wireless Console. Jest to system do sterowania i zarządzania seriami ACT 500, ACT 700 i ACT 800. Pełny monitoring systemu łącznie ze skanerem, z analizatorem widma radiowego, dostępny właśnie z poziomu softu na komputer. System również w opcji jedno- i czterokanałowej z nowym nadajnikiem doręcznym, który posiada nowe funkcje sterowania, między innymi tryb lock, czyli możemy sobie odkręcić obudowę, zabezpieczyć wyłączenie tego mikrofonu przez przypadkowe dotknięcie ręką, oraz plug-on również do tej serii, wykorzystywany głównie w systemach pomiarowych wraz z mikrofonem pomiarowym. Romek, jak wiesz, dużo ludzi czekało na ten produkt, kombajner antenowy. Powiedziałeś już o nim, ale ja chciałbym uzupełnić tutaj kilka rzeczy. Do tego kombajnera możemy oczywiście podłączyć płetwę. I teraz ona ma sens, bo wcześniej
byśmy musieli podłączać 4. A teraz jak mamy kombajner, to możemy podłączyć do tego ze zewnętrzną antenę kierunkową. Powiedz coś o tym, że ta płetwa jest nadawczo-odbiorcza, czy można ją wykorzystywać w tym systemie. Tak, do serii ACT 5800, do pasma 5,8 GHz, dodatkowa, dostępna jest dedykowana antena zbiorcza, nadawczo-odbiorcza, która w przypadku tutaj urządzenia zbiorczego, czyli tego kombajnera, może służyć jakby do systemów IM-owych, a więc jakby powiększyć nam dużo zasięg działania, zwiększyć dystans i jakby jeszcze bardziej sprofesjonalizować ten system, tak bym powiedział. Tak, bo wiem, że to zawsze była jakaś tam obiekcja ze strony realizatorów, a teraz jest to jakby już rozwiązany temat, także też się osobiście z tego cieszę jako wielki fan marki i użytkownik, dokładnie. Jeszcze mam do Ciebie pytanie tutaj o tą nową serię ACT 800, jakbyśmy tu przeszli. Wspomniałeś tutaj o możliwościach wejścia-wyjścia i tam są dwa porty z tyłu, które mogą pełnić funkcję redundancji dla połączenia Dante, czy to prawda? Tak twierdzi MIPRO i my też to potwierdzamy. Jest tutaj faktycznie z tyłu dwuslotowe złącze ethernetowe, które jakby zapewnia redundancję. Oczywiście jest też slot na opcjonalną kartę Dante, więc urządzenie zostało poszerzone o taką możliwość po prostu. Super, bardzo dziękuję.